Witajcie, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj odcinek z Bogną i z Agatą, z naszym konikiem w takiej scenerii zimowej. I dzisiaj tak trochę na luzie, bez żadnych lekcji, ale chcemy nagrać taki filmik, jak ona sobie na śniegu jeździ. Agata siada w takim razie. Agata już na niej dzisiaj jeździła troszkę, ale na potrzeby filmu jeszcze kawałek tutaj nam pokażę. Toczka nie zakłada na tą chwilę, chociaż zawsze powinno się mieć. Ja wezmę drabinę. Dobra, i na padok. W takiej scenerii właśnie śniegowej, zimowej. I Jacky przyleciał. Zobaczcie, jak sobie koń fajnie po śniegu chodzi. A tutaj duży pies od sąsiada i nasz Jacky maleństwo. No, możesz. Możesz, bo ona już jest rozgrzana, więc ten śnieg fajnie wygląda, jak ona tak go wzrusza. Taka mgiełka się robi. I tak, zobaczcie. W każdych warunkach praktycznie można jeździć konno. Nie przeszkadza to Bognie w żaden sposób. Jest to urozmaicenie, atrakcja. Zagalopować? No, możesz. No i teraz do galopu Agata przejdzie. Takiego wolnego. A? O. O, teraz weszła w galop. Trochę mi się w głowie kręci już kręcąc. Ładnie teraz, pięknie, jeszcze jedno kółeczko i potem ściągamy siodło i Bogna się będzie kładła do śniegu. Okej. No, Bogna już jest rozsiodłana i teraz idziemy na ten padok śnieżny i zobaczymy, jak Bogna będzie się kładła zaraz. O, Bogna się położyła. Jacky! Jacky! Tak się właśnie Bogna kąpie w śniegu. Zobaczcie, cała biała. Taki niebieski krajobraz się zrobił, bo to już jest dość późno dzisiaj. To chodzi o to, znaczy nie późna pora, tylko na późna pora w zimie. Bo to jest chyba już wpół do piątej, 16:30. Ale zobaczcie, jak koń w tym śniegu się trochę potarzał. Ona tak robiła i w lecie często, żeby się trochę podrapać po całym grzbiecie. Szuka trawy, bo teraz się zacznie kłaść. Na drugą stronę. Ale pewnie wtedy, jak się nikt nie będzie patrzył. Okej. Okay. Co Bogna? Co koniku?
Hej, hej. Moli koteczku. Hej. Hej. Moli. Hej. Co to jest, śnieg? Zaraz do domku pójdziesz, żeby się zagrać, tylko ty masz takie futro. Jest tak zimno, nawet ta trzecia. Dobra, no to idźcie już. Chodź do domku, chodź. Teraz do ciepłego się wysuszysz na grzejniczek. Ja myślę, że dzisiaj ten filmik zakończymy. Chciałem wam tylko pokazać konia na śniegu, a na następną lekcję zapraszam oczywiście, ale musi być troszkę cieplej, bo naprawdę jest zimno. Dzisiaj było minus 15 stopni, więc taka zima w pełni, więc czekajcie, wyczekujcie lekcji następnej z jazdy konnej, ale również chcę wam zapowiedzieć, że będziemy przygotowywać się do brązowej odznaki. Jak się przygotować do tej odznaki, Agata nam poopowiada, może też nagra, jak to wygląda, jak się zdobywa tą nagrodę, nie nagrodę, tylko tą odznakę brązową w jeździectwie i do czego ona służy, po co nam jest przydatna. Dobra, żegnamy się dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu.